Cześć Wam, witajcie na kanale, ja nazywam się Adam, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą Beamer Code zakodować żarówki LED-owe w lampach ksenonowych. Tak więc ja Was zapraszam na film. Tak, w niektórych autach, jeżeli zmienicie żarówki te ksenonowe na LED-y, może się pojawiać błąd przepalonej żarówki tutaj właśnie na ekranie czy w pamięci komputera. I dzięki aplikacji Beamer Code możemy się pozbyć tego błędu. Natomiast nie pokażę Wam wtedy informacji, że żarówka jest spalona. A propos jeszcze poprzedniego odcinka odnośnie tych chińskich ksenonów za 18 zł za sztukę. Ci, którzy oglądali mojego shortsa, to wiedzą, że no, po kilku godzinach się spaliły, więc złożyłem reklamację, no i przysłali mi nówki. Aczkolwiek nie są to te same żarówki z tego, co widzę. Bo to widzicie, te były wcześniej zamawiane i były montowane, a przysłali mi coś takiego. Nie będę już robił testu tych żarówek, tak jak na poprzednim filmie. Czekajcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Bo przypuszczam, że to będzie po prostu to samo, co jest tam. No, byłaś. Aczkolwiek, no, opakowanie się różni. Mamy tutaj, że jest 100% więcej światła. No i w sumie dalej nie ma żadnych jakichś większych informacji. Sam żarnik, czekajcie, wygląda no całkiem solidnie. Ta obudowa tutaj też nie trzeszczy. Aczkolwiek, nie wiem czy będziecie widzieli, tutaj kawałek obudowy trochę odstaje od gniazda. No ale no, nie oszukujmy się, no, są to żarniki za 18 zł od sztuki. Więc tak jest całkiem nieźle. Wcześniej testowałem Max Geara bodajże, które były no, droższe. Natomiast ta obudowa tam, jak oglądaliście film, no, po prostu cała latała. Tutaj jest to fajnie sztywno. Później sobie je zainstaluję, no i będę testował. Jak się spalą, to przypuszczam, że znowu gdzieś na shortcie Wam oznajmię. Aczkolwiek podoba mi się to, jak podeszli do reklamacji. Faktem trochę czekałem na nie, ale bezproblemowo przysłali nówki sztuk. Dobra, odnośnie teraz kodowania. Co nam będzie potrzebne dzisiaj? No to telefon, aplikacja pełna Beamer Code oraz kabelek Ennet. Odpalimy tylko nagrywanie ekranu. No dobra, łączymy się. W ogóle Beamer Code zmienił layout tej swojej aplikacji. Tam mam Ennet kabel X5. Ja już u siebie to wykodowałem z powrotem, no bo jak mi się ta żarówka spaliła chińska. Przepraszam. To dopiero zauważyłem, jak wjechałem do garażu, że jedna struna mi się nie pali, a na komputerze tutaj nic jakby się nie pokazało. Więc teraz będę wracał z powrotem do tych ksenonów chińskich, więc warto byłoby wiedzieć, kiedy mi się spali. No i dobra, tutaj w Control Unit przechodzimy do Body Domain Controller. Zjeżdżamy na dół, będziemy mieli taką opcję jak LED Conversion Low Beam. U mnie jest teraz opcja Unassigned Value. Klikamy na Active, Back, Code, Start Coding. Teraz no, tutaj na ekranie, na ekranach na liczniku wyskakują błędy, no bo to się koduje. Pokażę Wam od razu, jak tą opcję przywrócić z powrotem, no bo to nie jest taka, że tutaj się wybiera, tylko trzeba z backupu przywrócić ustawienia. Jak widzicie, mamy tutaj LED Conversion Low Beam Active.
I tyle. I teraz już nie pokażę Wam błędu przepalonej żarówki, jeśli chodzi o lampy przednie. Natomiast, żeby przywrócić teraz te ustawienia, to znowu jak wejdziemy sobie tutaj, to widzicie, nie ma opcji takiej, żeby było not active. Więc trzeba przejść z powrotem, backup i wybieramy nasz ostatni backup. To będzie prawdopodobnie ten. Też tu musiałem poszukać wcześniej. Start coding. Restartuję ECU. Czyścić błędy, ale to nie był ten backup, bo widzicie, dalej jest ta opcja dostępna. Właśnie, jeżeli dużo się robi tych kodowań w krótkim czasie, to ciężko wybrać. To też chyba nie można zmienić sobie samemu. Dobra, zobaczmy to. Start coding. O, widzicie? Już widać w tyle, że jest wartość unassigned value, czyli po prostu jest ta funkcja zdezaktywowana. Więc teraz z powrotem pokażę błąd przepalonej żarówki. Patrzę, czy mi coś innego jeszcze się nie pozmieniało. No i w tym odcinku to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. W opisie pod filmem Wam zostawię linka, gdzie możecie dostać kabel Ethernet oraz kartę sieciową. Ja teraz działam na iPhone 15 Pro, więc spokojnie z Type-C działa. Również z iPadem i MacBookiem. Nie ma jakiegoś tam problemu z funkcjonowaniem tego. No, a odnośnie tych żarówek, no nie wiem, czy jest sens nagrywać kolejny film, jeżeli to ma być to samo, co tamto. Ja po prostu sobie je potestuję. Jeżeli będą działały dłużej, tam powiedzmy niż miesiąc, to może jakoś na początku przyszłego roku, w styczniu, zrobię o nich film. O ile przetrwają. Jeżeli nie, no to w shortsach Wam o tym powiem. Tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnij zostawić łapki do góry. Bądź do dołu, jeżeli ten film się nie spodobał. Komentarza, subskrypcji i do następnego. Cześć.